drużyny pierwszej ligi państwowej rozpoczęły sezon piłkarski. Podczas pierwszej niedzieli ligowej w Warszawie CWKS zwyciężył Unię Chorzów 3-2. Warszawska drużyna wojskowa w koszulkach z pasem zaskoczyła Ślązaków dobrą kondycją i szybkością. Już w 13 minucie CWKS zdobywa prowadzenie, a w 8 minut później właśnie znajdujemy się pod bramką Unii. Wydaje się, że obrona zdolała wyjaśnić sytuację, nie? Cofnięty do tyłu Janeczek przejmuje piłkę i strzela z 25 metrów. Gol! CWKS prowadzi 2-0. Do przerwy zdobywa jeszcze trzecią bramkę. Od tej chwili Ślązacy coraz częściej dochodzą do głosu. Nasz reprezentacyjny napastnik Cieślik jest przy piłce i tak Unia zdobyła pierwszą bramkę.